Jesteśmy pod Nasielskiem. W jaką to miejscowość? Klukowo. Klukowo. To opuszczony dworek. Klukowie, który się spalił w 1990 roku. I od tego czasu podobno dzieją tu się straszy. Dziwne rzeczy. Znaczy legenda jest taka generalnie, że tutaj głównie dzieci spotykają czarnego pana. To czarny pan z jakiegoś tajemniczego powodu pokazuje się naprawdę go dzieciom. I prawdopodobnie jest to ten Jerzy Waśniewski, który chciał odzyskać ten swój dworek, z którego tam został wywłaszczony. Czy jak to tam się nazywało wtedy? Wiesz co, po tych wertepach jak w ogóle spierdzielać, to żeby zabijali. I tak to wygląda właśnie. No i nie odzyskał tego dworku do 1990 roku. Tak, dopiero. Nie, no i w ogóle go nie odzyskał, bo później to on umarł. I była jeszcze jego, to była żona czy siostra, nie wiem, Emilia Waśniewska. I ona umarła w Stanach Zjednoczonych, więc to generalnie do nich nie wróciło. No i właśnie podobnież tutaj jakieś dziwne rzeczy się dzieją. Właśnie. Podobnież. Tutaj podobno da się też wejść do piwnicy częściowo zawalonej, ale ja się chyba tam nie wybieram. Nie, piwnicy nie będziemy raczej zwiedzać, bo nie mamy butów. No, ale obejdziemy sobie go dookoła. Tu byli ludzie, chodzili i podobnież jakieś dziwne zjawiska się działy, bo rozładowywały im się w dziwny sposób baterie w sprzęcie. Tu jak fajnie bluszcze zarosło. Nie krzyczę. Na razie jest ojciec moje. No zarośnięte. Czarne miejsce w ogóle. No jest tak trochę nieprzyjemnie, to powinni wyremontować. O, ten... ja jak debil się zastanawiam, to tam się tak świeci, a to czapa od naszego samochodu się świeci. No, a ten dworek jest generalnie przy ulicy. Nie. Dlaczego? Przestań krzyczeć. Nic nie wyjdzie. No, obchodzimy go dookoła. No co, ty tam nie oglądałeś filmów? Że nie wolno się tyłu... O, tu jest piwnica, jest. Coś jest, czekaj. Nie, błagam cię. Tu kawałek. Nie pójdę tam. Jest piwnica, no. Jest wejście. Jest wejście do piwnicy. No, ale fajne miejsce. O, tu było wejście pewnie do salonu. O, i tu jest wejście do piwnicy, no. Bardzo dobrze zachowane, w bardzo dobrym stanie. I ktoś tam piwo pił, bo butelki są po piwie. Ale nie będziemy wchodzić, bo nie jesteśmy nie jest, tak, nie mamy obuwia odpowiedniego. Ogólnie budynek był zawalony. O, tu jest piwnica i tam widać. A żeby widać butelkę. Nie, to on został wpisany do rejestru zabytków pod numerem 413 bodajże. I to został wpisany do rejestru zabytków dopiero po tym, jak spłonął. A dlaczego nie świeci? O, tu też drugie wejście jest. O, piwnica dość obszerna, dużo ziemniaków by się zmieściło. Dlaczego latarką nie świecisz? Będzie. Mam latarkę. Lepiej widać. No i tu jest wejście. Wejście. Tak się skoncentrowałam na ściskaniu tej latarki, że zapomniałam, że ona służy do świecenia. Nic tam. Kawałek. Tu wejście było. Drzwi na pewno. Drzwi i w środku. W środku było dość dużo miejsca. Ale komina nie widać. Jesteśmy. Nic tam się nie rozładowuje, żadne baterie. Ale tak z tych opowieści, dziwnej treści, co są w necie, to naprawdę można tutaj jajko znieść z kolcem, bo jest dość, no. Jest schizowo, jest creepy. Potwornie. O, i zimno jest generalnie, bo jest minus 7. No, ale to musiał być ładny budynek. Szkoda, że nie ma żadnych... ale tu krzaków pełno. Nie, ja też. I cegła może spaść na głowę za.
Znaczy, ja wiem, że to zaraz będzie, że ha, 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 kurwa, macie co to rajd, nie? No tak. Ale tylko trochę. No jest tak, tak sobie. Mi też jakoś energetyczne są. Ale zobacz, z porządnej czerwonej cegły zrobione. Ale musiał naprawdę być ładny budynek. Duchów nie widzimy. Nie. Światełek też nie widzimy. Może zaraz ktoś ze wsi przyjdzie. Nie odwracaj się tyłem do tego budynku. Ale dlaczego? Bo coś tam ci wyjdzie na głowę. Na tyle, czy coś. Chodź tam zajrzymy do tej piwnicy. No ja zaglądałem. Zajrzyj i ja będę świecał. No to świecą. Ale tam nic nie ma. Tam można by było wejść. A tam ale... taka piwnica. No, chyba nikt nie wchodzi. Tam się no bo ja się. Nie wchodziłbym, bo to może się zawalić na łeb, zobacz. No to bo to jest tak słabo to wygląda. No, ale generalnie jest nieprzyjemnie. Byliśmy ostatnio w Zofiówce, to tam było bardziej nieprzyjemnie niż tutaj. Tak. No. Tutaj jest tak. Ale tutaj się da przebywać. Tam tak. Się dawało przebywać w nocy wtedy. Ale generalnie. A ta piwnica mi się nie podoba. Nie chciałabym tam przebywać do środka. No, ale da się. Stawów jeszcze podobnie, a tam w tych stawach też coś jest niedobrze, ale do stawów się, ja nie wiem, w którą stronę do nich, ale tam jest podobno strasznie zarośnięte, także krzaki są po szyję mniej więcej, więc no tam po nocy się raczej nie będziemy pchać do stawów. Ale to porządne cegły. Zabierz sobie do domu. To jest, wiesz, jaka dobra cegła? Wiesz, cegły na pamiątkę. O, nie chcę cegły na pamiątkę, ale to są dobre cegły. Wiesz, jakie twarde te cegły? Te cegły jeszcze by przetrwały 200 lat. Z którego roku to jest? No, nie, w którym roku on powstał, to nie pamiętam. Na pewno w 49 to jeszcze funkcjonowało. Aha. I było takim, wiesz, tak powiem, pełnosprawnym. Ale mniej strasznie niż w Zofiówce, tak jak mówiłem wcześniej, bo w Zofiówce byliśmy tacy trochę poddenerwowani bardzo. No, bardzo. A tutaj tak po prostu jesteśmy raczej lajtowo. No. A tak lajtowo to ja bym nie powiedziała znowu, tak? Ale daje się tu przybywać. No. Zamiast to bo też... Dlatego, że jeszcze sobie długimi świecimy z samochodu. Nie? Ale tu chodzi od, jeszcze od przodu, znaczy od ulicy, to fajnie wygląda ten bluszcz na górze. No, tak strasznie. Wygląda fajnie, znaczy... wygląda strasznie. Wygląda obleśnie, obrzydliwie i creepy i wstrętnie. I jest taki... O no, taki z horroru. Taki jest z horroru, tak. Oręże jest od razu wstrętą bardziej. No, bluszcie, zobaczcie. Jest. No, straszny. Z tej strony jest straszny. Nie podoba mi się bardzo. No, do takiego, wiesz, filmu takiego, że... Nie wiem, jakiego całe życie takie filmy oglądam i teraz żałuję. No, masakra. Dobra, kończymy. Zmywamy się stąd, bo jest zimno. Pioruńsko zimno.